Siemanko moi drodzy, kolejny dzień i przyjeżdżamy z kolejnym przepisem na chlebek do Was. Tym razem nieco inaczej, bo będzie chlebek na słodko. Dzisiaj będzie chleb razowy, głównie składający się z mąki żytniej, z żurawiną i płatkami migdałowymi. W tym celu zaczynamy od 150 g mąki pszennej chlebowej typ 550, którą trzeba przesiać. Jest to ważne, by mąka była przesiana, będzie delikatna i pulchna. Do tak przesianej mąki pszennej teraz dodajemy 300 g mąki żytniej razowej. A więc mąkę pszenną mam przesianą, teraz dodałam mąkę żytnią i dalej powielamy ten proces. Trochę żmudny, no ale niestety chleb będzie piękniejszy przez to. 3 godziny później. No właśnie, no do tak wspaniale przesianej mąki dodajemy 1 łyżkę soli, 3 łyżki zakwasu żytniego, 500 ml wody. Woda ciepła czy pokojowej temperatury? No temperatury pokojowej. Może być lekko cieplejsza ewentualnie. No i wszystko trzeba wymieszać dokładnie łyżką, żeby było gęste ciasto. I do tego będziemy następnie dodawać żurawinę i migdały. Gdy wszystkie składniki nam się już dobrze wymieszają, teraz można dodać żurawinę, migdały i troszkę pestek słonecznika. Co to jest? Dyni. Więc tak, pestek dyni potrzeba nam 25 g. - 100 g żurawiny, 100 g płatków migdałowych. I teraz wszystko ponownie mieszamy, żeby się dobrze wymieszało i będziemy to przekładać do naszej formy. Gdy wszystkie składniki już dobrze się ze sobą połączyły, możemy to teraz przełożyć do foremki. Takie ciasto na chleb musi wyrastać pod przykryciem. Przykryć folią spożywczą i zostawić na 4 godziny. W ciepłym miejscu, żeby było daleko przede wszystkim od przeciągów. Dzięki, że pomogłeś, bo znowu nie miałam znaleźć tego słowa. Wiem, czaiłem to. Czułeś presję. A więc wszystko teraz przykrywamy folią. Spożywczą zostawiamy na, nie wiem czy powiedziałam, 4 do 6 godzin. I po tym czasie będziemy chlebek wspaniały piec. Aha, jeszcze jedna sprawa, zapomniałam. Czyli trzeba pestkami dyni to posypać i ubić jeszcze ręką, bo to jest jedyny sposób, żeby to wszystko się trzymało właśnie. Ok, i taki właśnie chlebek sexy będziemy pokrywać, jak już o sexy mowa, i 4 godziny do 6 do momentu, aż wyraźnie wyrośnie. A pokrywać folią. No, cięcie. Cięcie. Minęło parę godzin, chlebek poczekał, myśmy poczekali, pięknie wyrósł. Teraz ląduje do piekarnika na 240 stopni na 10 minut. Po 10 minutach zmieniamy temperaturę do 200 stopni i będzie siedział jeszcze przez godzinę. Jednak przez ostatnie 10 minut musi się piec bez foremki, więc pamiętajcie, wyjąć go z foremki. Piec przez te 10 minut bez foremki, a gotowy będzie, gdy będzie postykany od dołu i wydawał taki głuchy odgłos. Ok, no to ląduje do piekarnika. Tak dla przypomnienia, chlebek wyjęty z formy i na 10 minut jeszcze ląduje do pieczenia. Sprawdzimy nasz chlebek, jest gotowy. Tak, postukany od dołu, wydaje głuchy odgłos, można go więc studzić. Chleb dajemy na kratkę, tak jak właśnie widzicie, żeby po prostu wystygł i nie zaparzył się. No, wygląda obłędnie, już nie mogę doczekać, jak go przekroję i wam pokażę, jak wygląda.